siostrę porwał jakiś potwór i nie mamy pojęcia, gdzie ona jest. Ale na pewno tam jest ciemno, okropnie i strasznie. Witam znowu, przyjaciele! Cześć, Kevin! Czy wszyscy dobrze się bawią? Ekstra! Ej, co się tutaj wyrabia? Jak ci na imię, dziewczynko? Piper? Cześć, Piper! I witaj w moim świecie! W jakim twoim świecie? Powiem ci! Przez długi czas mieszkałem zupełnie sam w tym pięknym świecie. Byłem bardzo samotny. Lecz wtem, zaledwie wczoraj, otworzył się portal z twojego świata do mojego. I teraz mogę sprowadzać do siebie przyjaciół! Nie chcę być w twoim świecie, chcę być w swoim świecie! Co się tutaj unosi? Wata cukrowa? Zgadłaś? Tu pada wata cukrowa! A ta ławka zrobiona jest z tofi! Jest trochę brudząca, ale bardzo smaczna! Jak tu jest tak super, to po co mnie porwałeś? Przepraszam, myślałem, że ci się tu spodoba, ale jeśli chcesz wracać do siebie, możesz przejść przez ten chimeryczny portal. Na twoim miejscu bym został. Ta impreza jest na maksa odjazdowa. Oliver? Wesołego Halloween, za kogo się przebrałaś? Za lalkę Fresnogirl. Nikt tego nie załapie. Ja jestem pierwszą damą, Barbarą Bush. A ja spadam. Nie chcesz zostać i jeść słodyczy? O tak, chcę zostać i jeść słodycze. Podnieś się, Dziwolągu. No idziemy, jazda. Dawaj. Dziękuję, że mi pomogliście. Wy głupcy! Czy coś powinno się zdarzyć? Tak. Zwykle z mojej ręki wydobywa się dym i wtedy nosisz znamię Rikera, a ja kontroluję twój umysł. Kontroluję ci umysł? Myślę o serowych frytkach. Też myślę o frytkach. O! Kontroluję twój umysł. Co? Frytki, o których myślisz, są posypane chili? O, rzeczywiście. Kpicie ze mnie. Oczywiście, że kpimy. Posmakujecie mojej stali! Kazał nam posmakować stali. O co ci biega, zając? Czemu się wściekasz? Też byłbyś zły, gdyby ci skradziono królestwo. A? Że co, mopsie? Ja jestem prawowitym władcą Astorii. Ale mój tron został mi odebrany. To niedobrze. Brachu. Niemal go odzyskałem, ale zostałem pokonany przez oddział rycerzy. Czarnoksiężnik wygnał mnie z królestwa i nagle byłem... no, tu. A to pech. Czaję go. On nie jest zły, tylko się boi. Ta, to zagubiony szczeniaczek z innego wymiaru. Ta, z mieczem i wydzieraną gębą. Chodź, kolego. Znajdziemy twój dom, mały. Jestem wyższy od ciebie. No jasne, mały. Wiesz co? W pewnym sensie jestem królem tego miasta. O, rany. Czekaj, to ty ich znasz? Tak. To oni odebrali mi królestwo. Co? Jak mogliście to zrobić temu poczciwcowi? Co? Przecież on zniewolił wszystkich poddanych. Zwrócił siostrę przeciwko mnie, kontrolując jej umysł. Wyszedłeś tutaj na złego gościa. No bo jestem zły. Ej, co? Ej, czekaj. Zły jak zły? Czy zły jak jestem zły jak talana? Zły jak stuprocentowo wredny. Co? Jesteś zły? No tak. Co, wy nie jesteście źli? Nie, jesteśmy dobrzy. Co ci przyszło do głowy? Bo macie podziemną melinę, masę broni i trola niewolnika? Ja nie jestem trolem! Już wszystko rozumiem. Klasyczne nieporozumienie. Więc... oddaj mi tę broń raz dwa. Mocno trzyma. Powiem ci coś. Liczę do trzech, a ty puszczasz i oddajesz tę... Ten...
Zaraz będziesz cierpiał. Jak? Skończysz opowiadać tę nudną historię o matce i klaunie, z którym chodziła? To była moja ciotka! I nie wiem, czy z nim chodziła! Co wy robicie? Pomóżmy mu! Nie! Naśmiewał się z historii kapitana. To osobista sprawa. Zawsze bądź na plusie. Bank krwi. Dlaczego się nie otworzysz? O rany, mój ostatni młot. Ani kroku dalej! Nie ruszaj się, durniu. No weź! To Jeff! Sam widzę. Co za głupek! No wiem, nie? Macie może niepotrzebny młot? Duży, jeśli to możliwe. Dlaczego mamy go I mieć? Dlaczego mielibyśmy ci go dać, że? I dlaczego rabujesz bank krwi? Bo w bankach jest forsa! Patrzcie, jakie tu są sejfy! To nie jest sejf, tylko lodówka. I otwiera się ją, ciągnąc za klamkę. Ale napisali tu bank, a w bankach mają nie, forsę. Nie mogę, nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie wytrzymam, nie wytrzymam, nie dzisiaj, nie wytrzymam tak, tego, tak, nie, nie wytrzymam już tego. Już dobrze. Nie wytrzymam. Już dobrze, cii. Ej, sorki stary, ale naprawdę chcę być na urodzinach. Hej, hej, nigdy nie musisz przepraszać za strzelanie do Jeffa. No szybko, uciekaj stąd, jubilacie! Serio? Ta, dam radę. Mogę iść? Ta, biegnij. O, dzięki. Tata poszedł do tej meksykańskiej cukierni. Uno dos tort? Ta, kupił ostatni tort lodowy, Diez Leches. Diez Leches? Aha. Diez? To znaczy 10. 10 leches? W jednym torcie? Si. To dlaczego nie siedzimy teraz u ciebie zajedając Diez Leches? Ponieważ superbohaterowie i ich pomocnicy nie mają wolnego, sam tak mówiłeś. Ta, ale mam ochotę na tort, chodź. Na liny moc! Jesteś gotowy? Ta, jasno. Ale ciężko, ale ciężko się tam wchodzi. Nie mogę się odbić od ziemi, weź mnie podsadź, co? A jak ja stąd wyjdę? Podsadzę! Ta, muszę mocniej co? Chwycić. Mam pomysł. Mocniej chwytam. Co ty robisz? Co robisz? To ci nie pomoże. Wzmacniam chwyt. O, nie. A tobie się udało? Nie. A do czego je przywiązałeś? Do klimatyzacji. A tak. Tak. Mądrze. Jest bardzo solidna, więc na pewno nic się nie stanie. Uwaga! Wyjdźmy przez drzwi. Na drzwi moc! Wczoraj opublikowano filmik, na którym miliarder Rick Twitler, założyciel serwisu społecznościowego Tweetflash, błaga o pomoc z nieokreślonej lokalizacji. A gdzie jest ta nieokreślona lokalizacja, Trent? Dawaj, Chuck. Mówi Rick Twitler. Nie wiem, gdzie jest, teraz jestem, ale zostałem porwany przez... Ła, uratowałeś mnie. Bardzo ci dziękuję. Nie ma za co. Ej, posłuchaj. Wiem, że jesteś miliarderem, co nie? Ale nie chcę nagrody pieniężnej. Mruk. A gdzie jest niebezpieczny? Nie wiem. Tam, gdzie nie je mrożonego jogurtu. Jego strata. Okej. Co tam masz, kolego? Pilot. A ta? Mam ich masę w kryjówce, a ten co robi? Uzbraja pułapkę. Serio? Na kogo? Ciebie. Gramy, kapitanie. Nienawidzę tych pszczół! O, duży człowiek.
Większe. Ej, poszli precz! Od moich ręczników! Ten gość jest całkiem duży. Co z tego? Im są więksi, tym głośniej płaczą. Tja, masz rację, czaje. Kazałem iść precz od ręczników! Tak, słyszałem, ale posłuchaj tego. Kapitanie! Nie spodziewałem się, że tak będzie. Dobra, mogłeś sobie załatwić młodego. Ale spróbuj wyrzucić mnie przez to okno. Ale czegoś takiego się nie spodziewałem. Przyda nam się plan. Niech ci będzie. Dobra, plan jest taki. Ty wracasz do środka, a ja pójdę znajdę drugie drzwi z tyłu. To ty jesteś niezniszczalny, a ja świetnie znajduję tylne drzwi. To dyskusyjne. O, patrz, on tu jest. Słuchaj, brachu, możesz być duży, ale ja jestem niezniszczalny, nie? Więc to się dobrze nie... Lakier do włosów? Bo ja używam tylko jednej marki. Co się dzieje? Nie czuję rąk ani nóg. Nie mogę się ruszyć. Czym nas popsikałeś? To flaczek gaz. Od niego mięśnie flaczeją. A masz wróć do normy gaz? Nie, ale może znajdziecie go w ścieku. Wątpię. Już wiem, w ten sposób chciałeś powiedzieć, że mnie wrzucisz do ścieku. Nie ujdzie ci to na sucho. Przepraszam, jak ci na imię? Barcz. Na imię mi Barcz. Po co kradniesz ręczniki, gościu? Nie mów mu! Nie zasługuje, by wiedzieć! Przepraszam, z kim rozmawiasz? Z szefem! Królem ręczników! Że... co? Dobra! Wrzuć go do ścieku, Barciuś! I przynieś królowi więcej ręczników! Tak, wasza suchość! Mój gadający ręcznik mówi, że masz mnie puścić! Lepiej go posłuchać! Panie i panowie, skierujcie proszę uwagę na tę specjalną wiadomość wideo uprzejmego gospodarza, legalnego biznesmena Roba Mossa! Witam wszystkich. Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego mojej pięknej córce Joss z okazji 16 urodzin. Najważniejszych urodzin każdej dziewczyny. Niestety z powodu nieporozumień z policją Swellview na temat licznych przestępstw, których nie popełniłem, nie mogę w nich uczestniczyć osobiście. O, no weź! Ubrałem się jak głupi kelner, bez obrazy. A gościa tu nie ma! Jak ja mam tajnos agentos przyskrzynić go, skoro go tu nie ma? No weź, nie aresztuję hologramu, co nie? Nie. No i znowu to słowo! Więc przyszedłeś tu schwytać Roba Mossa. A jednak umiesz mówić? Joss, strasznie mi przykro. Ale mam dla ciebie niespodziankę. Niespodzianka! Yeah! Tato! Ty nie jesteś kelnerką, prawda? Nie. Okłamałaś mnie. Zabierzcie go do pokoju bicia. To mi się wcale nie podoba. Ktoś wołał niebezpiecznego? Nie. Nie przesadzaj, młody. Co ty wygadujesz? Ale gdyby któryś wołał,
Moje wejście byłoby super. Cześć, niebezpieczny! Witaj, zwykły obywatelu. Przyszedłem się uratować. To fajnie, ale sam miałem się ratować, więc... Sam się uratujesz? Pracowałem nad tym. Okej, to ja idę. Nie mówiłem tego. Jeśli sam się uratujesz, to wychodzę. Skoro już tu przyszedłeś, to... Czy ktoś się zajmie tym dzieciakiem? Uwielbiam takie akcje. Jakbym oglądał kilku samych siebie, jak bije człowieka. Prawdziwy łotr z ciebie. Ej, panie Moss, czy pana córka ma chłopaka? Bo widziałem, jak gadała z bardzo przystojnym kolesiem z kapeli. Żartujesz chyba? Zgadł pan, nie jest z kapeli, ale zamierza ją założyć. Plujesz na mnie? No jasne! To ohydne! A ty mnie pieczesz! Masz rację, oraz wychodzę. Co? Nie może pan teraz wyjść, zaraz wygram walkę. Tak, dlatego wychodzę. Sio, zejdź mi z drogi! Kto umie szreć, ten umie wiatr! Dobra, zaraz wrócę. Dokąd idziesz? Znaleźć mu babosa Roba Mossa. Mam ci go przyciągnąć? A może lepiej przyspinaczyć? Nie wiem, co to znaczy. Tatusiu, nie możesz wyjść. Niestety, kochanie, ale muszę. Zapłaciłem za ten sprzęt miliardy monet. Dzięki niemu wszyscy mieszkańcy Swellview mieli sobie śpiewać i tańczyć, tak jakby grali w musicalu. Właśnie. Po co by mieli to robić? Ponieważ jest lato i jest fajnie, no i nie ma nic lepszego niż zawładnięcie umysłami mieszkańców Swellview i zrobienie z nich gwiazd musicalu latem! Okej. Wiem już, czemu nie działa. Coś blokuje nadajnik pracujący na niskich częstotliwościach. Więc jak to naprawić? Gumer? Znalazłeś mnie! Ale dopiero po 6 dniach! Coś ty tam robił, baranku? Bawiłem się w chowanego! Ty się kryj! Raz, dwa, siedem... Dosyć tego! Nie czas teraz na zabawę! Tak, czas mi zapłacić. Oczywiście. Zapłacimy ci 50 000 voltów prądu zmiennego! Nie wiem, czy przyjmę taką walutę. Gardła... Wynoś się, Frankini! Superbohater! Ładnie! Kapitan, pomocnik, jak miło widzieć was! Sorry, mega złolu, już na ciebie czas! Bohaterowie mówią, że na niego czas! Dokładnie. Tak. Dzięki, Frankini, ten dzień był wspaniały, magiczny, no po prostu sztos! Żart. Niebezpieczny, każdy się domyślił, że to była ironia. Mój dzielny pomocnik i ja nie wklepiemy ci, gdy wygnasz stąd klątwę precz. Fakt. Cóż, grozicie tak strasznie, że będę uchodzić, nim strach całkiem zawładnie mną. Ale fart. Żart. Ale z ciebie smark. Superbohater dostał supermocny cios. We mnie antagonista zaśmiał się w głos. Czy nadal mają moc? Połamił złemu nos. Raz, dwa, trzy. Wale! To ci się często przytrafia? Dobrze wiesz, że tak nie jest! Ja się nim zajmę. Kopniak! Sorki, lecz nie macie żadnych szans. Tu substytutem walki jest szalony tan. Tu substytutem walki jest... Tak, taniec! Sorki! O, pewnie będziecie próbować mnie zlaserować laserkami.
Ale w musicalu nie ma prawdziwej broni. A niech to! A mówił im, że walką nie skurają nic, bo walka w musicalu jest tylko na bić. Frankini rządzi tu, jak przebić kątwy mur. Taki piękny song to można śpiewać cały dzień, lecz gwiazda pragnie odpoczynku, więc pożegnam się. Gumę! Łap mnie! Sorki, Trencie i Mary, ostatni raz przerywam te ważne wiadomości. Może. 5, 6, 7, 8. Kapitan ponad zwiał, bo bał się, jaki będzie wynik. Żałuję trochę, choć to nie był godny mnie przeciwnik, więc wyzywam jeszcze raz tych, co wokany lubią boks. Ktokolwiek by to był, obrócę go w pył. Kapitanie B, za karę też masz przyjść do klubu. A jeśli nie pokażesz się na czas, to zmienię styl na trash metal. Potworny styl! Potworny styl! Mamy dość, mamy dość! Potworny styl! Tu na ziemi świat czerwieni, smutek, kloza, piekło, trwoga! O, dzięki, bo... Mnie się podobało. Bolą na gardziołka! Lepiej przyjdź na czas, kapitanie. To do 8. Jestem wirusem. Rozszerzam się i niszczę. Co to było? Wirus zasmarkał już całego gościa. Tak właśnie przenoszą się wirusy. Nauka jest czasem ohydna. Jestem wirusem. Rozszerzam się i niszczę. A możemy to zakończyć? Tak. No jasne. Wystarczy, że stłukę to coś nad oryginalnym wirusem, a odwróci się cały... Mam to w ustach! Mam to w ustach! Ty, posmarkał cię! Zaraz się zmienisz w żywego, wściekłego wirusa! Dobra, wyznam ci coś. Zawsze bujałem się w twojej mamie. Nie zmieniasz się. W życiu się nie zmienię. To, co do niej czuję, jest mocne! Nie mówię o mojej mamie! Nie zmieniasz się w wirusa! No racja! Jestem niezniszczalny! Mam farta. Nie da się zainfekować starego. Ej, nie jestem stary, mam 36 lat. Zaraźmy przystojnego. Ej, obaj jesteśmy równie przystojni. Nie. Znowu mi kichnął w twarz! Człowieku, przygotuj się na swój koniec! Jestem wirusem. Rozszerzam się i niszczę. Zamknij się! Yeah.
Rozprzestrzenimy się na satelity, a potem na cały świat. Rozprzestrzenimy się na satelity. A potem na cały świat. Dobrze. Antywirus może zniszczyć twoją supermoc na zawsze, więc nie wylej nic na siebie. To ja, Szczosz, z pracy. Rozprzestrzenimy się na satelity, a potem na cały świat. Czas ratować świat.